W ramach cieszyńskiego przekładańca na dużej scenie plenerowej zaprezentowali się w sobotę 29 sierpnia artyści związani z Cieszynem i zespoły na co dzień działające przy Domu Narodowym. Historia przekładańca jest dosyć skomplikowana, bo to jest impreza, która kilkanaście lat temu była częścią Święta Trzech Braci w Parku Pokoju, gdzie wspólnie z Muzeum i Zespołem Ziemi Cieszyńskiej przypominaliśmy cieszyńskie zwyczaje, strój, mówiliśmy o folklorze i o dawnych zabawach. Później ta nazwa została zaanektowana na chwilkę przez Festiwal Organizacji Pozarządowych, ale od ubiegłego roku powrócił przekładaniec jako część Święta Trzech Braci. No niestety Święto Trzech Braci, jak Państwo pewno wiecie, w tym roku się nie odbyło, ale my napisaliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z programu Kultura Interwencja dostaliśmy pieniądze na cieszyński przekładaniec właśnie. I tak sobie myślę, że to jest fajny pomysł na zakończenie wakacji, zamykający troszkę rok kulturalny, ale też inaugurujący nowy, bo jest to okazja do pokazania zespołów działających przy Domu Narodowym, zaproszenia na nasze zajęcia, które ruszają już niedługo. No a przy okazji fajna zabawa na cieszyńskim rynku, pogoda dopisuje, więc myślę, że to po prostu dobra inicjatywa. Przyciągała muzyka, ale również zapachy. Michał Bałazy przygotował dwa duże garnki jesiennej jarzynowej zupy. Zupka jarzynowa. No bo tak naprawdę 200 litrów praktycznie to jest najprostszy temat, żeby w miarę szybko przygotować, a żeby nakarmić wszystkich gości, no to taka jarzynówka i pokrzepi, i przypomni o mijającym lecie. Tu jest ogromna ilość warzyw, warzywa niektóre były wcześniej podsmażone na maśle, a inne dodaje w trakcie, także to powoduje, że już te smaki się wytrącają na samym początku i pięknie pachnie, mimo tego, że dzisiaj wegetariańsko, więc nie ma wkładki mięsnej. Ważnym wydarzeniem był koncert Orkiestry Miejskiej Cieszynianka, ważnym, bo jubileuszowym. 80% gramy program, który miał być zrealizowany na dziesięciolecie Cieszynianki. No i mam nadzieję, że Cieszyniakom się to spodoba. A czy będzie w przyszłym roku koncert na dziesięciolecie Cieszynianki? Zobaczymy. Są nutki przygotowane, bo mieliśmy mieć koncert ze Skaldami. Także zobaczymy, jak to się wszystko będzie kroiło dalej. Przekładaniec był jedną z większych kulturalnych propozycji Cieszyńskiego Ośrodka Kultury w tym roku. Wiele wydarzeń ze względu na pandemię zostało odwołanych. Jesienna oferta Domu Narodowego to zaś przede wszystkim nowy sezon zajęć popołudniowych. Rozpoczynamy nabory do naszych zajęć, do naszych sekcji. Na stronie internetowej już jest komplet informacji, jest tych zajęć naprawdę sporo. Mamy nowych instruktorów, być może nowe grupy się zawiążą. No i liczymy na to, że wszystko nam się uda. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.